Witam wszystkich jakiś czas temu, to może było 3-4 lata temu, postanowiłem, że pomogę zatopić żywienie optymalne w wydaniu tak zwanego opty betonu, ponieważ. Ten optybeton niszczy ludziom zdrowie, życie, kondycję psychiczną, fizyczną oraz intelektualną, ale gdy zauważyłem, że temu optybetonowi tak dobrze idzie samo zatapianie, że zrezygnowałem i postanowiłem, że stworzę coś takiego jak dojo. Dojo, czyli można powiedzieć taką... Ewolucję żywienia optymalnego, gdzie teoria będzie zgadzała się z praktyką, czyli od punktu A dotrzemy do punktu B, i z punktu B powrócimy do punktu A, gdyż tylko taki model mm, rzeczywistości opisuje ją w sposób właściwy. W innym przypadku mamy, można powiedzieć, tylko chcieństwo, teorię, a jak wiemy, jak to bywa z teoriami, mm, tym gorzej dla faktów, argumentów. Gdy nie zgadzają się z teorią. A jak to wygląda w praktyce w przypadku opty betonu? Sprawdźmy. Jak skutecznie sam się zatapia, tak? w kontekście swoich teorii można powiedzieć, że są to takie jakieś wyobrażenia świata, który nie istnieje, który nie jest namacalny. W związku z tym możemy przeczytać u magistra inżyniera Tomasza Kwaśniewskiego w kontekście homocysteiny, takiego jej gwałtownego wzrostu, że występuje coś takiego, taka sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy spożywamy 2 gramy białka na kilogram należnej masy ciała na dzień, tak gdy spożywamy nabiał, podroby i produkty różnego rodzaju odzwierzęce, w związku z tym w dobrze zbilansowanym jadłospisie nie powinno również zabraknąć na witaminy B12 oraz B6, które znajdują się w dużych ilościach, w znacznych ilościach w produktach pochodzenia zwierzęcego. Więc sprawdźmy tak, od, od czego do czego są nam te... jak wygląda obrót metioniną i jak te witaminy ewentualnie wpływają na metylację, tak? To oczywiście tam takie pitu-pitu jest, gdyż na końcu filmu podrzucę Wam namiar na temat homocysteiny, co z nią jest nie tak i jak wygląda prawda, tak? I gdy przyjrzymy się badaniom przeprowadzonym na optymalnych i tutaj wydaje mi się, że ja podrzucałem nawet to badanie na forum doktora Kwaśniewskiego, ale tak jak mówię, optybeton ma swoje wyobrażenie świata, który nie istnieje. Opisuje pewien model rzeczywistości, która nie istnieje. W związku z tym możemy tutaj zaobserwować ilość tych witamin, tak, jakie były dostarczane wraz z ilością białka. tak. Można powiedzieć tego białka w magicznej ilości 0,8 g na kilogram należnej masy ciała. I co tutaj widzimy, że tego białka zwierzęcego de facto spożywano jeszcze mniej, bo aż 43 g w przypadku kobiet na żywieniu optymalnym, a w przypadku mężczyzn 57 g, tak? Z czego metioniny spożywano więcej. Bo z metiominy powstaje homocysteina, tak? Znaczyłem również inny aminokwas arginina, który jest również bardzo istotne z punktu widzenia podwyższonego poziomu homocysteiny u kobiet, jak i również u mężczyzn stosujących żywienie optymalne. A jak wygląda ta? Zawartość w jadłospisie, w jadłospisach optymalnych kobiet i mężczyzn w przypadku witaminy B12 jest praktycznie 100% więcej, tak, tej witaminy. Witaminy B6 natomiast jest mniej. Natomiast witaminy B2 jest więcej lub tyle samo w przypadku kobiet i mężczyzn stosujących albo żywienie optymalne, albo żywienie. Tradycyjny. I oczywiście w tym badaniu mamy podkreślone, że ta ilość białka była niższa w przypadku żywienia optymalnego niż w przypadku żywienia tradycyjnego. Więc argument, jakoby należało spożywać 2 gramy białka na kilogram należnej masy ciała w przypadku gwałtownego wzrostu homocysteiny, nie jest prawdą. Przeprowadzono. Badanie przez Juliusza Przysławskiego i Izabelę Bolesławską. Omawiałem to badanie, podlinkuję je w filmie, w ekranie końcowym, aby już, jeszcze chyba jeden film nagrałem, ale on już chyba na chwilę obecną jest prywatny. Więc nie wszystkiego się dowiecie naraz. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu.